Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, mecz o tytuł Mistrza Świata w szachach 2021 został rozpoczęty 26 listopada. Magnus Carlsen, obrońca tytułu... Mistrza świata walczy z pretendentem e, Janem Niepomniaszczym. E, no i panowie rozgrywają mecz w Dubaju, e, gdzie grają 14 rund, mają zaplanowanych 14 rund, jednakże osoba, która zdobędzie pierwsza 7,5 punktu, zostaje mistrzem świata. W przypadku remisu będą dogrywki. Tempo gry jest dosyć zabójcze, bo wynosi 120 minut na Pierwszych 40 posunięć bez dodawanego czasu, co jest ciekawe. E, następnie mają panowie plus 60 minut na kolejne 20 posunięć e, i 15 minut na dokończenie partii. Dopiero od 60. Od 61 ruchu dodaje im po 30 sekund. Także tempo w ogóle jest strasznie e, takie ciekawe, inne niż, e, niż zawsze. No w każdym razie, walka tutaj jest o prestiż, o wielkie pieniądze, e, o tytuł Mistrza Świata przede wszystkim. No i wiadomo, tam potem kontrakty reklamowe i tak dalej. Myślę, że nie pomnia, czy nie ma nic do, strac do stracenia. Jest to bardzo ciekawy zawodnik, który, jako e, chyba jedyny z czołówki światowej, ma dodatni bilans z Magnusem Carlsenem w partiach klasycznych, co jest e, na pewno taką ważną psychologiczną przewagą po stronie właśnie pretendenta. Aczkolwiek Magnus jest dosyć silny, no i duże, duże doświadczenie. Piszcie w komentarzach co sądzicie o tym meczu i jakie dajecie szanse obydwu zawodnikom. Dosyć wstępu, przejdźmy moi drodzy do analizy pierwszej partii. E4, tak rozpoczęła się partia. E5 odpowiedział Carlsen, skoczek na F3, skoczek C6 i goniec na, B3, na B5. Partia hiszpańska na szachownicy, no to jest bardzo bogaty debiut, opiewający w niezliczoną ilość wariantów, niesamowicie e, bogata bogate otwarcie. Posunięcie A6 ze strony Carlsena, no i nie pomniacie, zagrał koniec A4. Jeżeli byśmy chcieli zbić tutaj na C6, co się zdarza oczywiście, to odbijamy pionkiem na C6 i przy okazji podpowiem, że bicie pionka na E5 jest błędem ze strony białych. Już to mówiłem wielokrotnie, z tego względu, że gramy Hetmanem na D4 i po odejściu skoczka. Tutaj wybijamy pionka i pozycja czarnych jest po prostu lepsza z paru gońców. Jeżeli byśmy chcieli w tej sytuacji zagrać inaczej, bo oczywiście można zrobić inny ruch, na przykład grając Roszadę, no to czarnymi możemy zagrać i posunięcie e 6 i posunięcie goniec E6, goniec D6. Hetman D6 się spotyka. Dużo ciekawych opcji jest w tym. W tym ustawieniu. No, ale przejdźmy do partii. Goniec zagrał na A4 w tej sytuacji, skoczek zagrał na F6 i posunięcie pod tytułem roszada. Tutaj panowie grali partię na początku jak blisa. Naprawdę dosyć szybko wykonywali posunięcia. I goniec zagrał na E7. Ale jakbyśmy chcieli się zdecydować, zbić skionka na E4. Co jest normalnym zagraniem, jednym z wariantów, to tutaj białe mogą grać od razu D4 z atakiem w centrum i trzeba bardzo uważać czarnymi. Tu przede wszystkim ruch B5 jest niezłą opcją, i po odejściu gońcem gramy posunięcie D5, oddając pionka. No właśnie, wzięliśmy pionka, potem oddajemy pionka, aby zdążyć z rozwojem. No i na przykład po biciu na E5 goniec E6 i tak dalej. Moi drodzy, to jest kosmos, jeśli chodzi o warianty. Karlsen takie partie już grywał bardzo często. No cóż, ale nie, nie rozlekajmy się za bardzo. Przejdźmy do pozycji, jak, jak, jak tutaj w partii, to na wszystko, jak wszystko w partii zostało grane. Po Ruszadzie, goniec na E7 zagrał, no i wieża na E1. W tej sytuacji, Magnus no, grał dosyć też szybko i od razu przykurzył tutaj posunięcie B5 i goniec B3. I cały myk polega na tym, że fajnie byłoby tego gońca zbić skoczkiem grając na A5, ale tu jest strata pionka. Jak można by było tutaj jeszcze grać? Znaczy, w tej sytuacji w ogóle czarne zrobiły najpierw roszadę i posunięcie H3 ze strony białych. Jeżeli białe by zagrały posunięcie C3, to czarne mogłyby przejść do ataku Marszala, tak zwanego po, po ruchu D5. Bardzo ciekawe pozycje powstają po oddaniu pionka i na przykład po wybiciu na d5 skoczek bije na d5 skoczek bije właśnie pionka na e5 jakbyśmy odbili i wieża odbija to są dosyć forsowne warianty i bardzo ciekawe, gramy c6 bicia na d5 się kompletnie czarne nie boją bo odbijamy pionkiem i para gońców potem będzie fajnie mogła zerkać na króla przy pomocy hetmana, który wejdzie prawdopodobnie na pole h4, dlatego też Częściej zagrywa się ruch D4, tego skoczka zostawiamy w spokoju. Goniec D6 go wieża na przykład na E2 na 1 przepraszam, i Hetman H4. Tutaj grozimy z biciem na H2, ale z G3, Hetman H3. Mniej więcej takie ruchy można by było wykonywać. No i myślę, że tutaj Karlson czułby się jak ryba w wodzie, aczkolwiek białe nie mają krzywda, to jest dosyć równa pozycja, mimo że pionka więcej mają białe. Ale w pozycji Hetman pionek zagrał tutaj na H3. Prawdopodobnie, aby nie było w przyszłości gońca na G4, ale to są tak zawiłe warianty w tym debiucie, że głowa mała. Carlsen bez zastanowienia od ręki zagrywa posunięcie skoczek A5 i zobaczcie, że mimo wszystko oddaje pionka na E5. Przygotowanie tutaj dwóch panów jest na kosmicznym poziomie. Skoczek jednak tego pionka po prostu wziął skoczek wziął uprawnionego tutaj gońca pionek wybija oczywiście do centrum na b3 i goniec zagrywa na b7 cały myk w tej pozycji polega na tym że białe mają parę gońców i mają też pionka mniej i starają się złapać sporą inicjatywę właśnie za tego pionka tak też się tutaj w partii zaczyna dziać aczkolwiek białe nie są tutaj jakieś stratne jeżeli białymi wymienimy dużo figur powiedzmy taki może być plan jak wymienimy dużo figur zostaniemy z pionkiem więcej w końcówce no to sprawa jest przesądzona Posunięcie D3 z obroną pionka oczywiście i D5 trzeba kopnąć zdecydowanie, to znaczy trzeba, no można też grać pewnie inaczej, aczkolwiek to jest najlepszy ruch w partii, żeby szarpnąć centrum, żeby ten goniec prawdopodobnie miał lepszą tutaj diagonalę, bardziej otwartą. No i cóż, białe wybiły, Hetman wybił, no grozi piękny mat na G2, ale by się porobiło, gdyby tutaj białe podstawiły matanale, no, nie ten poziom, oczywiście żarty, Hetman zagrywa na F3. I już widzimy pierwszą rzecz, jaką tutaj białe szykują. Przede wszystkim, no, jeżeli byśmy wybili na F3, to skoczek by wybił. Tutaj zauważmy, że jest atak również na gońca, a jeżeli na przykład goniec by wybił na F3, no to wieża zbija na E7 i pozycja białych jest kompletnie wygrana. Wiem, że to jest za wcześnie mówić, ale na tym poziomie to jest kompletnie wygrana. Tutaj wisi pionek na C7, wisi goniec na F3, te figury szybko zdążą wyjść. Przewaga ogromna by była, bo Hetman F3, Goniec zagrywa na D6. I teraz, moi drodzy, Niepomniaci zagrywa od ręki posunięcie, które jest no, niezwykle zaskakujące, przynajmniej dla mnie, ale jest to najlepszy ruch w partii. Widać fantastyczne przygotowanie em, debiutowe, zaskoczenia dla karcena nie było żadnego. Król na f1. Moi drodzy, w tej pozycji po król f1, no to jest najlepszy ruch. Dlaczego w ogóle? Ja już postaram się to wytłumaczyć na podstawie co by było gdyby. No bo jeżeli byśmy tutaj hetmanem na przykład wymienili na d5 i skoczek by wybił na d5, moglibyśmy, moglibyśmy. No jeżeli skoczek by zagrał na c3 lub na d2. No to tutaj czarne przechwytują sporą przewagę, sporą inicjatywę skoczek B4 i bardzo ciężko bronić tutaj pionka na C2. Jeżeli na przykład w tej sytuacji byśmy zagrali posunięcie powiedzmy C3, no to wieża na przykład na E8, no i tutaj jest problem ze skoczkiem. Jeżeli skoczek ucieka, broniąc wieży, no to powstaje bardzo ciekawy ruch, bardzo ciekawy moment w tej pozycji, mianowicie. Skoczek, nawet 4, znowu można by było zagrać. Nieco naprawdę zaskakujące posunięcie dla zwykłych śmiertelników, również dla mnie, no, można by się tutaj złapać za głowę. O co chodzi? Przede wszystkim, tutaj mogłaby nastąpić wymiana wież, no bo jak tego białe nie zrobią, to czarne najpierw wymienią tutaj na F3 i siłą rzeczy białymi będzie trzeba odbić wieżę. W tej sytuacji, jakbyśmy wzięli skoczka, to jest bicie tutaj na F3. No i widzimy, te pionki są strasznie słabe, e, figury niewyprowadzone, rozwój jest szybszy. Tutaj prawdopodobnie goniec D2 ratuje sytuację, wtedy odchodzimy gońcem. Jeżeli byśmy zbili gońca, wieża wtargnie na, na jedynkę, król G2, wieża bije C1. Pozycja jest totalnie wygrana dla czarnych ze względu na na to związanie, śmiertelne związanie. Tu wszystko można czarnymi grać, moi drodzy. Dlatego też prawdopodobnie król F1 tutaj wszystko scala, jeśli chodzi o te wieże na E1. Pozycje są tak rozpracowane przez zawodników, że e, ciężko wyjaśnić, co by było gdyby tu na pewno grają ruchy i wiedzą co będzie za 20, 30 posunięć. Ja wiem, że to traci troszeczkę magię, y, powiedzmy taką magię szachową. A to jest tylko moje zdanie. No ale wiadomo, silniki weszły do szachów i każdy z nich korzysta i trzeba się do tego dostosować. Nie ma zmiłuj się, szczególnie na najwyższym poziomie. Moi drodzy, co zagrywa mistrz świata? Wieża z F na B8. Jaka jest idea tego ruchu? Trochę dziwne posunięcie, jak już oka patrzymy, ale przede wszystkim bronimy gońca i grozi odejście gdzieś tam Hetmanem, żeby stępem atakować Hetmana na F3. Białe decydują się na wymianę Hetmanów skoczek bije na D5. I goniec zagrywa na D2. Jakie ważne posunięcie, które przede wszystkim pilnuje pola na, C, na, po, pola na B4. Prawdopodobnie skoczek również może zagrać na C3 w tej sytuacji ale głównym pewnie celem też jest wzmocnienie wieży. W każdym razie, teoria teorią, zobaczmy jak to szło dalej, no bo można tutaj naprawdę rozkminiać kilka godzin te pozycje. Posunięcie C5 i skoczek wrócił spokojnie na F3, na co czarne grają wieża na D8. Jeżeli byśmy na przykład w tej sytuacji zagrali od razu skoczkiem na C3, Skoczek wskakuje na B4. No i na przykład wieża A na C1, wieża na D8, i znowu ten skoczek ma opcję zejścia na F3. Co ciekawe, teraz jakbyśmy zbili gońcem na F3 i niby tutaj psujemy strukturę białym, ale redukcja figur powoduje, że grałoby się tutaj białymi myślę, że dosyć dobrze i dosyć stabilnie. To znaczy, tak, ciężko stwierdzić, bo tutaj. Takie niuanse działają, że naprawdę mi trudno to wyjaśnić. Wybaczcie za słaby poziom jeszcze. E, trzeba by zapytać arcymistrza e, dokładnie, no przede wszystkim tych panów, co grali partię. Ale sprawdźmy dalej. Zobaczcie, skoczek F3 teraz wydaje się naturalnym posunięciem, bo raz, że teraz goniec nie atakuje skoczka, a dwa, że. Odchodzimy tutaj od potencjalnych wybić również na E5. No i teraz w tej sytuacji wieża zagrywa na D8, skoczek na C3, czyli dosyć podobna sytuacja. Skoczek na B5 na B4 i wieża z E na C1. No i teraz widzimy, że czarne mimo wszystko mają tutaj opcję wybicia. Na co się białe godzą, to jest pewnie wszystko przeanalizowane, lecz czarne najpierw ustawiają tutaj w kolejną figurę. Czyli wieżę na linie, która potencjalnie może próbować y, pomagać pionkowi zagrać na C4, i też jakieś tutaj są podwiski pod tytułem goniec D2. No, i teraz moi drodzy, y, białe decydują się na skoczek E2. No tak, tego skoczka ciężko wypędzić. Tutaj tak naprawdę ten skoczek no, mógłby być w zasadzie zbity, ale po wybiciu pojawia się wolna linia. Jednakże Carlsen przejmuje tutaj e, pewnego rodzaju taki... znaczy wymyślił sobie plan manewru. No i zagrał skoczek na C6. Po końcu na E3 skoczek zagrywa na E7. Wyższa szkoła jazdy. Ten skoczek albo zagra na D5, albo zagra na F5, ale raczej z B4 mógłby zagrać od razu na D5, więc prawdopodobnie przejdzie przez F5, atakując gońca i stojąc w takiej pozycji, że czasami wejdzie też sobie na pole D4. Goniec na F4 zostało zagrane. No i teraz następuje szybka redukcja. Wybicie na F3 w tym momencie po wybiciu na F3 goniec pił, skoczek pił. Mamy końcówkę z pionkiem mniej dla Mistrza Świata. Ale to nie przeszkadza czarnym, bo zobaczcie ustawienie wież, która jest bardziej aktywne, a te wieże są mniej aktywne. No, wieża A1 jest w zasadzie aktywna, bo uderza w słabego pionka, ale jest wieża C6. Tak też poszło i powierza E1 skoczek F5. Plusy w tej pozycji dla czarnych są takie, że jest zepsuta struktura na skrzydle królewskim. To jest bardzo duży plus dla czarnych, bo jakby pionek z F3 stał na G2, to białe mają po prostu pionka więcej i myślę, że pozycja byłaby bardzo bliska wygranej. Ta mała różnica z zepsutych pionów to jest bardzo duża, mała, bardzo duża różnica dla czarnych przede wszystkim. Posunięcie C3 nie wpuszczające skoczka. No i teraz skoczek zagrywa na h4 z próbą wzięcia pionka, na co wieża zagrywa na e3. No i teraz, moi drodzy, polski akcent w tej partii, mianowicie królew 8. Znaczy tak, między tutaj. No... Mówiąc poważnie, król F8 jest y, zagraniem dobrym, dlatego że przede wszystkim nie wpuszcza w przyszłości wieży. To jest zawsze troszeczkę wprowadzenie króla do centrum, wyczekanie, co ma zrobić przeciwnik, bo nie widać tak naprawdę w tej sytuacji, jak grać konkretnie czarnymi. No ale dobra, jedziemy dalej. Skoczek zagrywa na G2 i skoczek zagrywa na F5. Jakbyśmy wymienili skoczki. No to wieżówka może być tylko wygrana z jednej strony, po stronie białych. Aczkolwiek nie wiem, czy by była wygrana. Raczej Magnus tu by wybronił tę wieżówkę, no ale po co ryzykować? Skoczek F5 stoi zdecydowanie lepiej niż skoczek G2. Wieża zagrywa na E5. Wiadomo, stępem atakujemy, dlatego też ruch G6. No, wspomagamy obronę skoczka, skoczek zagrywa na E1, broniąc pasywnie. Broń, broniąc pasywnie, ale tak naprawdę. Pasywna obrona zawsze musi być złą obroną. Skoczek zagrywa na G7, wieża E4, posunięcie F5 i wieża na E3. Widzimy, że ta wieża po pierwszej po linii E ciągle tańczy w kółko. Cały czas tutaj gdzieś tam manewruje, a Carlsen spokojnie przerzuca sobie te figury dalej. Skoczek zagrywa na E6, skoczek na G2 nie wpuszcza skoczka. Tu oczywiście Jakbyśmy na przykład zagrali posunięcie F4, to jest wieża E4. No i nie zdążymy zbić pionka ze względu na to, że leci pionek na. F4, a jakby było na przykład zagranie G5, to tym myślę, że królem bardzo fajnie podejść na E2 i obronić pionka D3. Tutaj białe by mogły być dobre w tej sytuacji. Także ruchy pionem są dosyć odpowiedzialne, więc trzeba uważać. Na co Mistrz świata w tej sytuacji zagrywa posunięcie bardzo fajne, ideowe, i można sobie poszukać tego posunięcia, zatrzymać materiał. Otóż, moi drodzy, jest to posunięcie B4. Ruch B4 daje bardzo dużo. Prowokuje przede wszystkim do zbicia, co jest raczej złe, bo wieża się otworzy. A jak będzie zagranie C4, to nie dość, że się wieża otworzy, to jeszcze znacznie teraz się nie otworzy. Przy okazji, jeszcze chciałem wspomnieć o ruchu skoczkiem, na przykład na D4, to jest bardzo kluczowe pole. Tutaj też wieża może świetnie podziałać, sobie na tym polu ewentualnie skoczek wskakuje i pozycja mogłaby się sypnąć. Nie możemy sobie białymi pozwolić na taki ruch albo na wybicie w tym momencie. Król zagrywa na E2, na co Carlsen w tej sytuacji jest w stanie odbić jednego pionka. Jak to zrobić? Można znowu sobie spróbować zaczynać materiał, poszukać opcji. Mianowicie bierze B8. Po tym ruchu król zagrywa na D2, i widzimy, że tu leci pionek na B3, na co oczywiście czarne idą. Po wybiciu, wybicie pionkiem. Jeżeli byśmy wybili królem. No, to trzeba by było się tutaj pogodzić z porażką. Dlatego że skoczek wskakuje na D4 i nie ma opcji przed obroną punktu na B3. Wieża A3 to skoczek na B5. No, i te pionki są na tyle słabe, że Mistrz Świata spokojnie to wypunktuje. Bez problemu. W każdym razie. Trzeba wybić pionkiem, wyprostować, oddać materiał, czyli zwrócić tego pionka, które wcześniej białe zdobyły. Król zagrywa na C2, wieża B7. I zobaczcie, że tak naprawdę struktura pionków jest no, bardzo różna. Te piony są bardzo dobre, jeżeli porównamy je do tych pionków. No i tutaj przede wszystkim jest słabość na A6, pionek C5. No, dwa razem pionki. Myślę, że białe tutaj już myślą o remisie. Remis dla białych byłby na pewno spoko w tej sytuacji. Posunicie H4. Dobry ruch, oczywiście. To zawsze jakieś prowokuje tutaj spekulacje, jakieś takie zagrania typu H5. To, to jest wszystko możliwe. E, aczkolwiek, no, często też jest bicie pionka i tyle, i zostaje wolny pion. Król zagrywa jednak na F7. Bardzo mądre zagranie Mistrza Świata powoli królem do przodu. Ten król w końcówce zawsze się przyda. Wieża z e na e1. Król zagrywa na f6, skoczek na e3. No i widzimy ten skoczek tutaj łapie już pola w centrum, więc to już nie wygląda źle dla białych. Wieża zagrywa na d7 i skoczek c4. Zauważmy, że grożą widełki. No więc trzeba jakoś działać. Wieża zagrywa na e7. Skoczek na e5, za takim na wieżone. i ta nieszczęsna wieża na, C, na c6 w tym momencie, znaczy nieszczęsna, nieszczęsna, e, dlatego, że m, ta wieża musi pilnować pionka na a6. Wieża d6, skoczek c4, wieża c6, skoczek e5. I panowie powtórzyli posunięcia, zgo, zgadzając się jednocześnie na remis. E, no cóż, podsumowując tę partię, partia naprawdę ciekawa i odważna, ale z tendencją jednak po stronie Magnusa Carlsena. Co zapewne remis czarnymi jest dobrym wynikiem w takim meczu. Przypominam, że jeszcze mamy 13 partii, także ciekamy, czekamy z niecierpliwością na kolejne pojedynki. A tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.